W ciągu najbliższej doby w pogodzie niewiele się zmieni. Pomorze utkwiło pomiędzy dwoma wyżami. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mapie i omówimy sytuację synoptyczną. Ula Matysiak, zapraszam. Centralna i południowa część kraju znajduje się w zasięgu niżu znad Rumunii. Z układem frontów atmosferycznych północna część kraju natomiast pozostaje w obszarze wysokiego ciśnienia pomiędzy dwoma wyżami, znad Rosji i znad Atlantyku. Zwłaszcza ten drugi daje o sobie znać mieszkańcom południowo-wschodniej Polski, przynosząc w tym rejonie intensywne opady deszczu. Ale do nas na razie napływać będzie tylko ciepłe powietrze ze wschodu. Nocą na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane do dużego, na południu regionu może pojawić się mżawka, a nad ranem lokalnie mgły. Od 10 do 13 stopni na termometrach, wiatr umiarkowany do słabego, a ciśnienie wynosi około 1017 hektopaskali i będzie niestabilne. Jutro na Pomorzu pogodnie, przy umiarkowanym, chwilami dużym zachmurzeniu, głównie na południu regionu. W drugiej części dnia spodziewamy się większych rozpogodzeń. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wynosić będzie od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wynosić będzie około 1015 hektopaskali. Przyjrzyjmy się jeszcze strefie brzegowej. W ciągu najbliższych godzin północno-wschodni wiatr osiągnie 5 stopni w skali Beauforta, później jego siła osłabnie. Stan morza nie przekroczy 3. Jutro ponownie 5 stopni w skali Beauforta, kierunek wiatru bez zmian. I tak oto zapowiada się pogoda na najbliższe godziny. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.